Hejka ludziska, witajcie w opóźnionym przeglądzie sklepu na dzień 27 lipca 2021 roku. Dziś w programie mamy przegląd sklepu oraz achievementów, które no nie do końca mogą być takie łatwe, jak się może wydawać. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o sklep z racji na rozpoczęcie sprzedaży preordera End of Dragons, dostępnej także z poziomu gry, co warto zaznaczyć, dostaliśmy wiele powracających przedmiotów w stylu azjatyckim, które są na przecenie 20%, więc jeżeli chcecie już teraz wprowadzić się w klimat nowego dodatku, jak najbardziej jest okazja. Jedyne nowości to nowy glider w kształcie małych listków, który jest naprawdę ładny, jednak samo to nie wpłynie na to, że go kupię. Ogólnie wydaje mi się, że glidery przez wprowadzenie gryfa czy smoka mocno ucierpiały na sprzedaży ze względu na coraz mniejszą potrzebę ich używania. Możecie dać znać, czy wy dalej kupujecie osobne glidery, czy wolicie paczki skrzydła plus glider. Co do nowych achievementów, dostaliśmy mapę Draconic Mons, a achievementy to zebrać 15 roślin, zrobić 15 eventów, zebrać 30 skałek, zrobić jumping puzzle w innym wulkanie, co może was troszkę już na starcie przerazić, story, zabić wywernę, zrobić gogle do nurkowania, w sensie skoczyć z większej wysokości oraz zebrać 30 drewienek. Jak widzicie, nie jest to takie trudne, prócz wulkanu, który de facto jest prostszy niż poprzedni. Mimo wszystko story zachęcam robić z kimś ze względu na to, że zrobicie to po prostu szybciej niż samemu. Niekiedy bossowie dzięki tej opcji padają o wiele sprawniej niż solo. Dodatkowo zachęcam dać łapkę w górę, komentarz, co wy sądzicie o aktualnym sklepie, o tym, ile kosztuje dodatek, oraz dać subskrypcję, jeżeli podoba wam się to, co robi i chcecie być na bieżąco z nowymi filmami. Dodatkowo zapraszam na Discorda, do którego jest link w opisie. Tam macie dostęp do materiałów szybciej niż ludzie na YouTubie. Dodatkowo to właśnie tam informuję was o tym, czy jakiś film powstanie, na jakim jest etapie, bądź jaki następny jest w fazie tworzenia. Także zapraszam serdecznie po wiele, wiele ciekawych informacji oraz możliwość komunikacji ze mną, jeżeli ktoś by bardzo chciał. Mówi do was Sizu. Hej!